Kochani, to są kwiatuszki. Zdobyłam je teraz, przed chwilą. Nasza koleżanka tu ma dzisiaj imieniny. Gdybym powiedziała wczoraj, to dorosły takie piękne, bym poszła. Po prostu rozejrzałam się w koło, chciałam urwać je ładniejsze. No nie było. Nie ma tu kwiaciarni. Jest rano. Nie ma kiedyś po kwiatki. Nie wiemy, gdzie tu jest, więc nie ma czasu. Ale myślę, że jak ją przywitam tymi kwiatkami, to będzie również zaskoczona i szczęśliwa. No tak się zbiegło, że ma biedna tutaj te swoje imieniny, ale to nic. Ja ją tu zaraz zaskoczę i na pewno będzie śmiała się i będzie miała dobry dzień od rana do wieczora. Czasami tak bywa, kochani, więc nie przejmujmy się nigdy, że nie mamy prezentu, nie mamy nic dla tej osoby, że to się wydarzyło tak spontanicznie i jesteśmy w szoku, tak, bo chcielibyśmy coś zrobić. Zwyczajnie, poszłam na ulicę, urwałam sobie tam coś i uwierzcie mi, nagram wam to. Zobaczycie jej zaskoczenie i zdziwienie i może jeszcze coś zdążę napisać czy narysować. Także kochani, bawmy się spontanicznie. Nigdy nie zajmujmy ręce, o Jezu, bo ja nie wiedziałam, a tak mi przykro od razu. I robicie przykrość tej osobie. Nigdy nie mówcie, że jest wam przykro. Mówcie, że jest wam cudownie. Życzcie tej osobie też wszystkiego najlepszego. No to ja sobie schowam, przyszykuję, bo być może będzie szła zaraz.